Drodzy, dzień dobry, dobry wieczór, nawet mogłabym powiedzieć nie, może taki dobry wieczór, już tutaj słuchawki są, jest dobrze, dobra, obiecałam wam dzisiaj rozmowę na temat psich nastolatków, czy ktoś ma z was psiego nastolatka, albo kogoś takiego w domu macie, kto czuje się ten nastolatkiem, może niekoniecznie jest, ale o Agata, hmm, dobrze, fajnie, bardzo fajnie, to opowiedz. Jak tam życie Ci się tam układa z tym nastolatkiem? Lub też, czy ten nastolatek układa sobie jakoś życie z Tobą? Bo dzisiaj będę chciała popatrzeć na, z Wami na takie trzy case'y, które przedstawię. Mój dragon ma 18 miesięcy. Eee, to już. Eee, no już, w sumie prawie. Wydaje się, że mamy to za sobą, ale kto wie, co przed nami. No właśnie, w sumie to my mamy. To my jeszcze, nie wy też już tam spoko, te chłopaki wasze już ogarnięte. No właśnie, 7 miesięcy, o 7 miesięcy, o, o, siedem miesięcy. No, to 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 jest to Kasia. O, 7 miesięcy, to się zaczyna. To się zaczyna i wtedy zaczynają się robić fajne rzeczy. O właśnie. Dobra. E, Postanowiłam zrobić dzisiaj takie spotkanie związane właśnie z psimi nastolatkami. Poczekajcie, bo tutaj ja strasznie lubię, jak wy piszecie. Poczekajcie, Agata pisze, że wesoło jest. Chyba wzajemnie sobie układamy życie. O, <laughs> nie prawie. Dobrze, Marta. My tak już, już. woli. Dobra, no dobra. Ja dostaję takie pytania zazwyczaj. To są wszystkie pytania, które, także może nie wszystkie, ale większość pytań, które sobie wypisałam, jakie zazwyczaj widzę, pytania, które zadają mi moi klienci, studenci. I co takie ciekawe, zawsze jest tak, że jak sobie gdzieś tam bierzemy szczeniaczka, to mamy takie coś, że będzie tak super. I, I że te szczeniaczki tak podążają za tym człowiekiem i to jest takie naturalne. Wow, no tak. Tylko że w pewnym momencie jest tak, że ta taka bajka trochę pęka, bajka bańka. Tylko że z drugiej strony ktoś powie, ej, ale ten, 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 ten czas, kiedy mój piesek był szczeniaczkiem, to był najgorszy czas w moim życiu. No a potem jeszcze będzie tylko ten nasoletni czas i potem jak mnie spotykacie, to ja mówię, nie spoko, jak będzie mieć dwa lata albo trzy, to będzie okej, okay, nie? No, bryza ma już siedem i już jest super. Widzicie? Już jest super. A jak będzie mieć piętnaście, to już w ogóle będzie super. Dobra, zobaczymy sobie, co tam dalej. Okej, okay. pytanie, które ja zazwyczaj dostaję. W ogóle, jakby bardzo często ludzie pytają o to, jakie zachowania wiążemy z dorastaniem i w ogóle, które są normalne, a które raczej nie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego poszukamy tej normalności. I jak porozmawiacie czy z psychologiami, czy z psychiatrami i zadacie im takie pytanie: jak zachowuje się normalny człowiek, to oni wam powiedzą, że nie wiedzą, <laughs> albo to zależy, nie? No właśnie, jakie zachowania są faktycznie normalne, a jakie są nienormalne. Potem bardzo często, już to jest w ogóle takie jedno z najczęstszych pytań o syneczków, zwłaszcza oznaczenie terenu. Czy to jest ok, czy to jest nie okay, czy ja mam to karać, czy mam nie pozwalać i tak dalej. Kiedy synki podnoszą nogę, to bardzo często dostaję takie pytanie. No to, to też zależy, też zależy od synków. Czy to też jest ten moment, kiedy następuje amnezja i wzorowy uczeń nagle niczego nie pamięta? Tak, tak, tak. To jest w ogóle, nawet jak będę dzisiaj mówić o, tych, o moich tych przypadkach, wybrałam sobie trzy przypadki, to no, no, to tam się to pojawia. Tam się to pojawia. Ja zresztą amnezja. Czy to też normalne, że nagle mój samiec stroi się, puszy do każdego na dzielni, jo, ją klata, wiecie, nie? I udaje, że jest silny, a tak klata jeszcze taka Taka sobie klatusia. Czy ten mój nastolatek jest agresywny i czy mu to przejdzie? Bo bardzo często zgłaszają się osoby, które mówią, że pies nagle zaczął gryźć. Yy, i, a jak kiedyś był taki grzeczny i nagle wstąpiło w niego złoto, czy, czy z niego to zło wyjdzie? No właśnie. Poczekajcie, zobaczymy, co tam Marta napisze. My wypracowaliśmy sobie sikaniowy kompromis i nie sikamy na moją lawendę. No ja ostatnio, słuchajcie, przyjechałam do mojej mamy, a patrzyła tam jakieś takie dziwne... Yy, i to właśnie nie wiem, co, to, co ona wymyśliła. To nie jest ani siatka, tylko takie jakby folie. No i by zastwierdził, że on tam sikać, owszem nie będzie, nie? ale sika gdzie indziej, od drugiej strony. Także no, fajnie sobie wypracowaliście z tą lawendą. Dobra. Bardzo często jest tak, w ogóle gdzie popełniłam błąd? Bardzo często na przykład przychodzicie i pytacie... Wszystko robiłam, robiłem dobrze, ale nagle się tam różne rzeczy zdarzyły. Czemu nastolatki tracą dom? Nawet pokażę jutro będę pokazywać badania, które pokazują, że właśnie nastolatki zazwyczaj tracą dom. No i czy nastolatnie zachowania mają wpływ geny, czy też czas u mamusi, przy cucuniu i tak dalej. Czy mój nastolatek może się bać i czy może być faktycznie te zachowania, które się pojawiają, mogą być związane z lękiem? No i potem e, moje ulubiony temat, ja bym na ten temat mogła mówić dużo, nawet kiedyś zrobiłam chyba live'a na ten temat o w przedszkolach, Uf, e, jaki wpływ na mojego nastolatka miało psie przedszkole, no ale też jutro akurat będę mówić też o tym, e, jak wybierać takie psie przedszkole, żeby to miało ręce i nogi, jakie fizjologiczne zmiany mogą zach za, zachodzić jakby u naszych nastolatków, no i kiedy to się skończy, no to też musicie e, tutaj popatrzeć tak przez taki pryzmat, Ludzkich nastolatków, nie? O, ciekawe. I teraz wszystko rozjaśniło się. Jak spełnić nastoletnie potrzeby, i czy faktycznie ten nastolatek ma takie samo potrzeby, jak już taki dorosły, dorosły pies ogarnięty. No i taka kolejna rzecz, która się zawsze nasuwa, to czy nastolatek ogarnia emocje o, czy nastolatek ogarnia emocje, aż musiałam sobie wzdechnąć, <grym> co robić i w ogóle jak, aby nie zwariować, no bo wiecie, no generalnie życie nadal płynie z tymi nastolatkami, no i jakoś sobie musimy z tym poradzić, nie wiem, nadal chodzimy na spacery, nadal gdzieś chcemy wyjechać, nadal chcemy zostawić u mamuni, hmm, no właśnie, no i czy on się kiedyś skoncentruje, czyli prawdopodobnie zazwyczaj ludzie widzą, że coś jest nie tak z koncentracją i słabiej się pies uczy, no, i chyba coś, co najczęściej tracą chłopaki w wieku nastoletnim, ponieważ doradzane jest im, wszyscy doradzają, aby psa kastrować, kastrować, a sukę sterylizować, ale chłopaki tracą wtedy jajka najczęściej, nie. Ale to są pytania, które bardzo często do mnie przychodzą. Ja bardzo dużo już jajek uratowałam w życiu psim. i... Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby głosić to, co jest jakby według najnowszych badań, nie? a nie powielać takich starych dogmatów. Dobra, polecę sobie takie trzy przypadki. Nie będę mówić imion, to jest bardzo ważne. Nie będę mówić imion. Też postaram się zrobić tak, żeby nie do końca, czy znaczy, rasy mogę mówić, ale tak nie do końca. O właśnie. A co? Dobra, najpierw pojawia się u nas na, w naszym przypadku pani weżlica. Tada, pani weżlica. I ja tę suczkę poznałam, gdy ona miała rok. No, właśnie, no i teraz, ponieważ ostatnio niektórzy z was byli na takim live'ie jak robiłyśmy z Anią Handzel, Ania ja tam wyżły, Ogarnia i tak dalej, Marta od Retrieverów, no i ja od grupy szóstej, czyli posokowce, tropowce i tak dalej. No i my tam opowiadaliśmy różne rzeczy na temat piesków myśliwskich. No właśnie. No i teraz, jak ktoś z was już tam był na tym live'ie, to jak widzicie, panią wyżlicę, to od razu macie coś tam w głowie no właśnie widzicie i to jest jeden z błędów nie że od razu wow weżlica na pewno ucieka e, tak. Ha, tak 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 no i teraz zobaczcie ucieczki e, no nagle przestała słuchać w okolicach nie wiem ósmego miesiąca siódmego ósmego miesiąca ona po prostu stwierdziła że ona będzie teraz z, y, panią swojego świata i w ogóle y, właściciele poprzedni, y, właściciele, jakby, że y, tak. No, co ty jesteś moim ojcem, czy co? Co ty będziesz mi tutaj opowiadał, że w ogóle ja mam chodzić na smyczy, czy co? Y, dodam jeszcze, że suka była y, nierodowodowa, ale y, z tak zwanego miotu pracującego. Czyli wcześniej rodzice pracowali, wszyscy pracowali okej, okay. w głowie też mam, że jeżeli wyżlica, no to faktycznie wyżły lubią duże odległości i lubią okładać pole, no i zero słuchu, nagle się okazało, że jest zero słuchu, że ten pies w ogóle nie, nie słucha, <laughs> nie słucha się, no i tam się tak okazało też, że wdawała się, suczydło się wdawało w różne bójki, czyli jakby nie do końca podobały się już jej suczki, jakieś tam psy to jeszcze spoko, suczki mniej, zaczęła już grozić dzieciom. Tam pewnie było coś więcej niż jeszcze grożenie, tylko jakby ja usłyszałam mu to grożenie. No i pojawiły się takie symptomy problemów z separacją. Ja tutaj celowo nie chcę tego nazwać lękiem separacyjnym, dlatego, bo my potem to rozpracowywaliśmy i to nie jest lęk separacyjny. No właśnie, i teraz zobaczcie, jakby to jest taka pierwsza rzecz, która nam się pojawia, i pojawia nam się naprawdę fajna suka. No, i ja w ogóle, wiecie, jak ja spotykam taką sukę, wow, ale super, to jest fajna babka do, do pracy. I teraz zobaczcie, ja od razu fajna babka do pracy, fajna babka do pracy, a tam się okazuje, że ona dużo rzeczy, właśnie, wiecie, ucieka i tak dalej. No i mm, poprzedni, e, jakby i ci, ci opiekunowie, jakby mieli taki pomysł na to, że trzeba z nią biegać, e, trzeba ją wybiegać, no bo to jest wyżał i trzeba to po prostu zmęczyć. No i jeżeli ktoś kiedyś zmęczył wyżła, to gratulacje, ale on po pół godziny już jest jakby zregenerowany, a człowiek nie bardzo. Więc jakby coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tego ruchu było. No i jakby to nie dawało za dużo tam nic, nie? Za dużo nie dawało to takie wybiegiwanie tego wyżła o. Ja tego psa poznałam, gdy miał roki. teraz takie pytanie do Was. Jak myślicie, czy suka straciła dom, czy nie? I mniej więcej w jakim wieku myślicie, nie? Dobra, cześć, Ani. Mhm. Obstawiam półtora roku. Mhm. Mam nadzieję, że nie. Mhm. Dobra. Jeśli chcieli się uczyć, to nie. Mhm. Dobra, dobra, dobrze, no. I to jest ciekawe, bo widzę, że wierzycie w ludzi. Tak, straciła dom. Straciła dom. Martyna pisała, że półtora roku. No to jak myślicie kiedy? Ja ją poznałam, jak miała rok. No i teraz pewnie się wszyscy zastanawiają, ale poznała się ją już, jak straciła ten dom, czy przed stratą tego domu, czy może w nowym domu? No ciekawe, nie? No dobra. No dobra. Ja Wam powiem szczerze, że. A, to 9 miesięcy. Blisko, bardzo blisko. Ciekawe. No, ciekawe, ciekawe. 14 miesięcy. Daleko. Daleko. 10. 10. Myślisz, że wytrzyma je do 10? Osiem. Brawo, Marta. Osiem. Dokładnie osiem miesięcy. Tak, e, tak, właśnie. No więc tak, ona straciła dom, jak miała osiem miesięcy. E, straciła dom, jak miała osiem miesięcy i teraz tak. Była to Warszawianka. To jest bardzo ważne, teraz będę dawać Wam więcej rzeczy, takich, wiecie, takich więcej rzeczy, gdzie mieszkała i tak dalej. Była to warszawianka, no i generalnie wiecie, miał być taki pies trochę taki do sportu, do biegania, do pokazania się i tak dalej, taki aktywny pies. No właśnie, no i jakby Wam to powiedzieć, odrodka też strzeliła dobrze, jakby Wam to powiedzieć, no nie wyszło, dlatego bo tak do sportu to ten pies... No nie ogarnął, nie? bo ten pies nie chciał być do sportu, ten pies chciał po prostu polować. No i jakby życie też w centrum Warszawy też za dobrze temu psu nie zrobiło. No i pojawiła się potem druga rodzina. rodzina, która robiła różnego rodzaju zajęcia i z komunikacji, i z detekcji, i z tropienia i tak dalej, i tak dalej. Jednak ten pies przez cały czas chciał coś innego. To jest bardzo ważne. On no, chciał coś innego. Faktycznie dawaliśmy tam radę. Ale ona chciała polować. To jest bardzo ważne. To jest pies, który chciał polować. No i jeszcze kolejną taką rzeczą, która tam się nam pojawia, to też to, że pies również mieszkał w Warszawie, w centrum. Więc to jest coś, czego ten byżał akurat nie zdzierżył i bardzo wiele psów myśliwskich takich rzeczy nie lubi. My sobie tam pracowaliśmy nad tym. Ale w międzyczasie było tak, że jeszcze ja w pewnym momencie jeszcze mieszkałam w Warszawie, potem już nie, więc jakby ta moja praca została przekazana do kogoś innego. I tu się pojawiły takie problemy, że no wiecie, ciągnięcie na smyczy. No w Warszawie by się przydało, żeby po tych chodnikach nie ciągnęła tak bardzo na smyczy, i ona bardzo mocno się denerwowała, ponieważ to stopowanie tak ją denerwowało, że. Pierwsze, drugie, trzecie stopowanie, i ona potrafiła kogoś ugryźć. Yy, ale taki spokojny wyżełek, nie? I ktoś tam tak powiedzieć, ale takie spokojne wyżełki. Yy, faktycznie to grożenie wcześniej dzieciom, potem się też pojawiało yy, też przy innych sprawach. Yy, wiemy, że była w stanie ugryźć na przykład takich yy, panów w takich mundurkach, w takich, yy, nie mundurowych, nie chodzi mi o mundurowych, tylko Mamy pana, którego tam sobie dziabnęła, trochę tak na rękach poszła, którego sobie tam dziabnęła, który sprzątał ulicę. Nie, to mamy takiego pana. I jednak faktycznie teraz jest taka bardzo ważna rzecz, którą chciałabym powiedzieć, bo tutaj wcześniej powiedzieliście, o ojejku, mam nadzieję, że nie straciła domu i tak dalej. Ja uważam, że lepiej, żeby pies zmienił dom, niż żeby w tym domu było mu źle. Jeżeli poprzedni opiekunowie mówią, dobra, ten pies musi znaleźć inny dom, dlatego my mu nie dajemy tego, co ten pies potrzebuje, ale znajdzie się taki dom, który da mu to, co on potrzebuje, to super. Znacznie lepiej dla psa, jak i również dla wszystkich. Dlatego, bo wtedy ludzie się męczą, al męczą się, nie wiem, 15 lat, a no suka też się męczy, nie? Więc lepiej było faktycznie temu psu znaleźć nowy dom. I ten dom został znaleziony, nie? Dobra, kolejny przykład. Tadam, mamy pana owczarka. Mamy pana, pana owczarka, tylko yy, u was w głowie pojawia się pewnie jaki owczarek właśnie od razu. No zobaczymy zaraz, jaki owczarek pojawia się u was w głowie, gdy widzicie hasło Pan Owczarek. O! Pan owczarek. Pan to też jest bardzo ważny. Niemiecki. <grym> A Właśnie. No dobra, no tak ja mówię. Jeszcze długo włosy do tego, widzicie? Patrzcie, jaka to jest ludzka nasza wyobraźnia, jak my lepiej wiemy. Niemiecki. Dobrze. Border. Kasia, proszę. O, a widzicie, no, co tam jeszcze? Cześć Zuzia. Niemiecki. <grych> Dobra, to ja Wam powiem, że to nie był niemiecki. Ha, jest więcej belk o jest więcej owczarków, wiecie? Naprawdę serio, ale faktycznie jest tak, że jak ja na przykład słyszę, jak ktoś do mnie dzwoni albo pisze do mnie, że ma problem ze swoim owczarkiem, to ja od razu myślę pewnie z niemieckim. Ale to nie zawsze tak jest, faktycznie, nie? Malina napisała Dorota. O no dobra, ale wam nie powiem. Dobra, czyli mamy teraz tak, mamy zgłoszenie. Zgłoszenie jest w okolicach piątego miesiąca już. Mamy zgłoszenie w okolicach piątego miesiąca i mamy gryzienie. Od szczeniaka, czyli mamy gryzienie właścicielki, gryzienie po rękach, po głowie, po twarzy i tak dalej. Niszczenie przedmiotów, Niszczenie przedmiotów, czyli gryzienie stołu, krzeseł, no po prostu, ale wszystkiego. No wszystko, co się dało, to się po prostu gryzło, nie? Czyli zobaczę. Szwajcarski, o si, zobaczcie, widzicie, jest więcej, nie? No. O, o szwajcarze też bym mogła opowiedzieć, no właśnie. ale o szwajcarze to właśnie widzicie, to nie jest o pan, panu Szwajcarza, ale mogłabym opowiedzieć, bo mamy takiego bardzo fajnego psa, y, którego ma nasza Zuzia, i ona ma Białego Owczarka, i, ale ona zgłosiła się do nas już chyba w 8 czy 9 tygodniu, że ona by chciała jednak coś tam porobić. Nie? i czasami jest tak, że jak już się tak od razu z, y, zgłosisz, to my jesteśmy w stanie ogarnąć to, ten tajfun. Dobra, czyli tak, niszczenie przedmiotów, yy, duże gryzienie, duże pilnowanie, tutaj nie pisałam Wam pilnowanie czy zasobów, yy, takie zachowania agresywne. Ja tutaj celowo wpisałam zachowania agresywne, dlatego, bo one nie były do końca reaktywne, tylko faktycznie jest tak, że opiekunka opisywała je jako pies mnie gryzie, ale również też atakuje ludzi. Yy, atakuje ludzi yy, z nienacka. Z nienacka, nie? Niszczenie auta, gdy tam ewentualnie zostawał gdzieś tam sam, niszczenie klatki, jak już go tam e, e, pancia e, klatkowała, bo tak wcześniej miała jakby e, powiedziane, że tak, trzeba, że tak trzeba zrobić. No i tak zwana nadaktywność, nadaktywność, że jakby ten pies był taki nadpobudliwy, nadaktywny, e, chciał robić, chciał robić, chciał robić. O, poczekajcie, podcharański. O, to tutaj, to ci mogę powiedzieć, że nie, podcharański nie, podcharański nie. Yy, chociaż też fajnie, widzicie, ja bym mogła tutaj mnóstwo, więcej niż te trzy, chociaż takiego też bardzo fajnego podhalana mieliśmy i też te takie nastoletnie pomysły to były o! dobra, no to mamy tutaj kilka takich rzeczy, no i teraz zobaczcie, mamy tak, gryzienie, gryzienie nie wiem, twojej twarzy i tak dalej, i tak dalej, no i teraz popatrzcie sobie na te zachowania, no i mamy teraz mieszkańca miasta, mieszkankę miasta, i pomyślcie sobie, czy opiekunka może czuć się troszeczkę jakby przytłoczona takimi zachowaniami. I jeszcze bardzo ważna rzecz: nie wie nic o psach. O, nie wie nic o psach. Nie wie nic o psach i po prostu ma tego psa, nie? Dobra. Bardzo ważną rzeczą jest to, że ja zawsze uczę, ale to wszystkich, absolutnie wszystkich, trenerów i Was również, ponieważ jesteście w grupie, chcę być świadomym opiekunem psa, nie oceniamy, jest bardzo ważne. Nie oceniamy. Nie oceniajcie tego, co ludzie robią z psami, bo nigdy nie wiemy dlaczego. Nie? Na przykład, jak ja widzę kogoś, że ktoś prowadzi psa na kolczatce, to szukam najpierw, czemu on tak robi. Czy to jest jakieś przekonanie, czy ktoś mu tak kazał, bo to nie zawsze jest tak, że ludzie tego chcą. Nie? Dobra, patrzę sobie. Nawet bardzo przytłoczona. Tak. No, nawet bardzo przytłoczona, no bo zobaczcie, mamy macie psa, jest to, dajmy, że pierwszy pies w waszym życiu, bo to tak nie do końca pamiętam, ale faktycznie mało doświadczenia macie z psem, a tutaj tak, pies was po prostu wali w twarz, no i was po prostu gryzie, gryzie was w ręce, w palce, jesteście po prostu, no jest dziewczyna cała posiniaczona, pogryziona, gorzej niż kot, mamy niszczone przedmioty w domu. Mamy niszczone auto, mamy zachowania agresywne, czyli no mamy też te zachowania w stosunku do innych ludzi i mamy bardzo dużą nadpobudliwość i nadaktywność, czyli tam ona pewnie wchodzi też w taką reaktywność, ale jakby nie były zgłaszane problemy, które są związane z tym, jak pies się zachowuje w stosunku do innych psów. Nie? Dobra, zobaczymy, co tam dalej. No, jak tam właśnie myślicie, nie? Czy na przykład takiego początkującego człowieka takie zachowania faktycznie mogą e, przebordery e, prze jak nic? <śmiech> nie. <śmiech> Czy takie zachowania faktycznie mogą e, no, przetłoczyć takiego początkującego człowieka, nie? I teraz zobaczcie, zazwyczaj takim ludziom się mówi. Wezwij behawiorystę, ty musisz z nim trenować. No właśnie. To dajcie znać, co tam myślicie na ten temat. Patrzę sobie tutaj w komentarze. Przytłoczyć wręcz zaszczuć. Mhm. To chyba jednak Belk. <laughs> Ciekawe. <śmiech> mhm. ja, y, znaczy tutaj na przykład wcześniej były takie te rzeczy takie związane z borderem. No to ja Wam mogę powiedzieć, że też bym mogła kiedyś, może nawet kiedyś zrobię takie y, przypadki z borderami. Yy, gryzą też ładnie. Dobra. OK. No dobra. Czy stracił dom, ten syneczek? Czy stracił dom? No, a teraz już wiecie, że czasami pieski tracą dom. <grywa> Czy ta pani sobie sama wybrała pieska? Yy, prawie tak. Kasia pisze, że nie, nie stracił, ok. Kasia pisze, że nie, nie stracił. Mhm. Dorota pisze, nie, Ach, ale wy tutaj jesteście takie wierzące. Dobrze. Czy pies jest ze schroniska? Nie. Raczej nie. No dobra, powiem wam tak. Naprawdę wierzycie w ludzi. Super. Piesek stracił dom, e, wrócił do hodowcy. Wrócił do hodowcy i myślę, że to też dobrze. Nie? Myślę, że to też dobrze, i e, lepiej, że wrócił do hodowcy, i hodowca znalazł mu drugi dom, który był odpowiednim domem. E, na pewno z większymi, e, z większymi jakby umiejętnościami. Ale sama uważam, że jeżeli ktoś na przykład idzie i mówi hodowcy, że nigdy nie miałem psa, to są pewne rasy, których ja na przykład takiej osobie, no jak, jak, jak ja bym była hodowcą, to ja bym takiej osobie takiego psa nie sprzedała. Na przykład nie sprzedałabym posokowca osobie, która jest osobą początkującą. Mimo tego, że tam w tych opisach o tych posokowcach jest napisane, że to po prostu jest taki piesek do rany przyłóż. U! Dobra, w jakim wieku wrócił? Siedmiu, osiem miesięcy. Jakoś tak, siedem, osiem miesięcy. Czyli szybko, nie? Teraz to już nie wiem, ile ma lat. Teraz to już, teraz już nie wiem, ile ma, nie? Teraz tak. Chciałabym, żebyście jakby spojrzeli sobie na taką perspektywę psa na taką perspektywę psa, że generalnie jest tak, pies nie ma ram, dlatego bo opiekun na przykład nie umie zapewnić mu takich ram, bo jeszcze się tego nie nauczył. Opiekun zwraca się o pomoc do e, trenerów i behawiorystów, to jest bardzo ważne, opiekun zwraca się o pomoc, ale nikt nie potrafi mu pomóc, e, dlatego bo wszyscy chcą robić to awersyjnie, dlatego bo on jest taki, wiecie, gryzący i tak dalej, i tak dalej. A to jest faktycznie tak, że no, można by było coś tam porobić z tym sem, yy, można by było yy, popracować. No a ja na przykład znam, dobra, to już Wam zdradzę teraz uwaga, kto powiedział, że belk to belk. Prawo <grywa> mi się. Yy, ja czasami na przykład yy, yy, znam dwie rodziny, które wzięły. Tutaj w Czechach znam trzy rodziny, które wzięły yy, belga, malinę z linii pracującej i nie mam pojęcia jak to się stało że hodowca dał im takiego psa. Dlatego bo ja mogę powiedzieć, że ja będę pracować z taką maliną, no i okej, okay, no i będę pracować i tak dalej. Ale ci ludzie, których ja znam, oni powiedzieli swojemu hodowcy, że oni by chcieli takiego aktywnego psa, uwaga, bardzo ważne. Oni by chcieli takiego aktywnego psa i to samo było też z tym wyżłem. Chciałabym, chciałbym takiego aktywnego psa i chciałabym, żeby ten pies, nie wiem, ze mną jakby towarzyszył mi w moim codziennym życiu. No może będzie chodzić na tropienie. No. Belg na pierwszego psa. Tak. Ja znam takich ludzi, którzy mają belgę na pierwszego psa. Tylko jakby ten przypadek, o którym tutaj mówię, to mamy taką młodą dziewczynę. Ale w tej chwili na przykład mam pod opieką tak, takiego bardzo fajnego Belga, ale z mega psem, jest super. Tylko faktycznie trzeba było szybko ogarnąć pancie. Pancia się bardzo szybko ogarnęła. Ale druga rodzina wzięła psa, który nie nadawał się do pracy w policji, jednak był traktowany bardzo awersyjnie u swojego hodowcy. I on bardzo mocno nie lubi swojego pancia. I pracujemy nad tym już bardzo długo. No i tam, wiecie, tam w domu jest grubo, ponieważ pies bardzo dobrze sobie dogaduje się z pancią, ale nie bardzo z panciem. Eee, no, <głos》>, tak bardzo często też się tam jakby pojawia, ale przecież się chłopaki nie dogadują, to też jak na przykład ja wymyślam, że dobra, to ty będziesz robić chłopie tropienie z nim, a ty będziesz robić coś innego, czyli do panci, no to pancia tego nie chce. Z jednej strony rozumiem, dlatego bo chłopaki się po prostu nie lubią, nie? Ale, taki chyba taki najbardziej ciekawy mój przypadek, gdzie ja bym nigdy w życiu nie dała Maliny do tej rodziny, to była rodzina, gdzie pan miał w okolicach 65 albo więcej lat i nie mam nic jakby do wieku, tylko był po pierwszej operacji biodra i czekał na drugą. I oni po prostu chcieli aktywnego psa. Aktywnym psem może być również ciłka, York, e, nie wiem, Doberman i tak dalej, nie? To jest bardzo ważne, nie? To jest bardzo ważne, więc uważam, że czasami jest tak, że e, czy, e, też bardzo ważną rzeczą jest to, że często ludzie, na przykład chcą kupić psa, pójdą do hodowcy, hodowca powie nie, ale od kogoś innego tego psa dostaną. To możliwe, że znacie takie sytuacje. Dobra. Mhm. Dobra, to teraz tak. Jeżeli macie jakieś jeszcze tam pytania dotyczące tego, tego przypadku, to dawajcie. Ale na przykład to, że tam to gryzienie i tak dalej, no to to było dla mnie, to jest normalne. Bardzo normalne. Dobrze. No i kolejny, kolejny przypadek to jest taki mój własny przypadek. Hmm. Już pewnie wiecie, że nie zmienił domu, ale zapytam o to. No. no. E, dobra. E, to jest bryzulka. Czyli bryzulka, czyli bryz, tak zwany, tak, zwany, tak zwany posokowiec z linii pracującej, który ja byłam pierwszą osobą, gdzie Asia dała tego psa do osoby, która nie zajmuje się myślistwem i on tropił. Jeszcze czasami tropi, ale jakby już nie pracujemy w, w poszukiwaniu ludzi, nie? No i gdy nadszedł ten czas. Kiedy bryzulka w ogóle już do mnie przyszedł, on od Szczeniaka w ogóle miał takie coś, że yy, no w sumie jesteś fajna, yy, ale yy, nie wiem miał z 3 miesiące, to on tak się trzymał na 300-400 metrach. Jego brat, jak miał chyba 4 albo 5 miesięcy, już tak dokładnie nie pamiętam, bo to wiecie, było 7 lat temu. Jego brat poszedł chyba na 12 kilometrów i tam gdzieś go, Asia, w jakiejś innej wiosce gdzieś tam go znalazła, nie? Um, bardzo mocno, że tak nazwę, oddalający się chłopcy. Um, I um, wcześniej miałam suczkę, która była suczką, która się naprawdę bała, więc się jakby mnie trzymała. A tu po prostu dostałam od życia synka, który był pewien siebie i który mówił: Dobra, fajnie, że jesteś, ale fajnie, że jesteś w nocy, nie? To się możemy poprzytulać. No. Więc generalnie było tak. Niesłyszę, nie widzę i w ogóle kim ty jesteś. Nie jesteś moją matką, nie będziesz mi nic kazać, nie będziesz mnie, jak mnie, nie wiem, jak chcesz czegoś nauczyć, to okej, okay, ale na moich warunkach. Huh, tak było. Jak ja się zdenerwuję, to po prostu się zdenerwuję i, i wszystko, co wiesz na temat piesków, to w ogóle walsie. Tak, tak, tak było. Generalnie dzięki Bryzie, ja wymyśliłam autokontrolę. Dzięki Bryzie. Widzicie dzięki, nie przez niego, tylko dzięki Bryzie. Generalnie musiałam naprawdę ogarnąć i, czyli mamy 7 lat temu, ja naprawdę wtedy wiedziałam już dużo o psach. Ale on powiedział, że nie, nic nie wiesz. Serio, zobaczę co tam dalej. Nie jesteś moją matką, właśnie, nie jesteś moją matką, nie mów mi, jak mam żyć ale mogłoby Cię nie być. No, dobra. Więc generalnie jest tak, że nie jesteś moją matką i w ogóle faktycznie ja mu mówiłam, jak on ma żyć, no bo ja generalnie znam tak, znam posokowcę. Wiem Naprawdę dużo wiem na temat emocji i ja mu starałam się to przekazać. A on mi powiedział, że nie byś mnie uczyła tutaj żadnego pana Tadeusza, on będzie po prostu grał teraz, nie wiem, na pianinie, nie? Tak było. O, tak było. Dobra, generalnie nie znam Cię. To jest to, to po prostu było tak, że wszystkie ciocie były super, wujkowie byli super, a w ogóle do matki... To kim ty jesteś w moim życiu? W ogóle najlepiej, żebyś po prostu mnie puściła, nie? Puść mnie, przyjdę, kiedy tam będę miała ochotę. Tak było, Dobrze. aż się po prostu widzicie, tam poszło do góry, nie? Duża nadpobudliwość, duży problem z bodźcami, duży problem z wodą. Duży problem, problem, nie? Sam jeden wielki problem. Jak się po prostu, jak widziałem łabądka to postanawiałem, że po prostu przepłynę całe jezioro, a przy okazji jeszcze utopię jakiegoś pana. Tak. Yy, tak, to co tam jeszcze? No, takie różne tam rzeczy się działy. I jeżeli ktoś z Was był gdzieś tam, już 100 lat temu robiłam taki webinar, ale naprawdę chyba z dwa lata temu na temat nadpobudliwości, no to synek po prostu. Na temat jejczenia, nadpowiedliwości, na temat tego, jak nie myśli mózg, jak, jak musiałam go uczyć, żeby ten mózg w ogóle był. No, i jeszcze dodatkowo nie lubi innych psów. Tak, bardzo nie lubiłem innych psów i nie tylko psów. Nie lubiłem również suczek. Ja generalnie nie lubiłem, nie? Najlepiej to w ogóle, słuchajcie, on ma na imię Inis z wyspy. Tak, jakby z wyspy samotnej. I właśnie najlepiej, żebym go zostawiła na tej wyspie i po prostu, e, może czasami po prostu przywieźć jakieś mięsko. No, chyba, że sobie upoluje na przykład kota. E, akurat on nie ma przygody, znaczy, ma przygodę z kotem, że byłam, byłam szybsza. Nie wiem, jak to się stało, że byłam szybsza. Ale to jest taki pies, który tam nie wiem, w wieku chyba 6 czy 7 miesięcy, to on jest w stanie, on był w stanie wejść na żywopłot, w żywopłocie wskoczyć z tego żywopłotu na dach stodoły. Także tamten i nazwałyśmy go z koleżanką Anią Handel, ponieważ tam się chłopaka, chłopaki się z Hektorem znają, nazwałyśmy go jumper, wiecie, z jakiegoś powodu. Matka ma dzisiaj chyba 11 czy 12 lat, skacze tak samo, jak cakała, jak miała dwa, więc on nadal skacze tak samo. Troszkę się ogarnął syn. Ogarnął się. Dobrze. Czy Bryzulek był y, wtedy. Poczekaj, poczekaj. Czy bryzek wtedy był tylko na lince, czy był też wolno? Bryzek żył na początku tylko na Lince. Hu, uh, uh, hu, uh. hu. Żył na lince. To po prostu na lince, na smyczy żył. Tak. Żył, żyliśmy. Tak, jakoś tam sobie żyliśmy. Yy, no. Dobrze. Albo powiem wam tak. Tropieniu to wszystkich. Tylko najlepiej, żebym go jednak puściła, nie? I teraz, wiecie, kolejna rzecz taka, która się dzieje, naprawdę, ja strasznie długo robię to tropienie. Jestem w tym dobra, uczę ludzi, uczę ludzi, którzy potem uczą ludzi. No i dostaję syna, który po prostu mówi: po prostu puść mnie, ponieważ ty się na tym nie znasz. Po prostu nagle się po prostu, słuchajcie, no, wszystko wymazał z mojej pamięci, synek. Dobra. E, słodki jest, nie? No, dobra. Czy stracił dom? I wszyscy wiedzą, że. <grym> Teraz można odpowiadać. Czy ten synek stracił dom? Oczywiście, że nie. <grym> Dobrze. No właśnie, a niektórzy go znają właśnie jeszcze tutaj właśnie, a ja go zna na przykład z takich, a ja go to go w ogóle zna. To Ania napisała, że nie, nie, a ja to go znam właśnie z tych momentów, kiedy troszkę bym zabiła jakiegoś pieska, jakbym tam... tam dobra, nie. Traci na czas cieczki. <laughs> tak, na tra... tak, na czas cieczki traci, wtedy, wtedy niestety musi opuścić nasz dom. Dobrze. Żarty. Zyskał nowe dodatkowe ucieci Marty, może inne. Tak, Marty mieszkał. Ucieci Marty mieszkał i tam postanowił, że on tych suczek tam nie zabije, bo on już, ja już go potem w momencie już tam ogarnęłam, nie? Um, Teraz, jakby bardzo ważną rzeczą jest to, że ja tego pieska ogarnęłam, ale gdyby on był w innym domu, to on by ten dom stracił. Um, Mamy też e, takiego e, Alwina. O, Alwina znacie. E, to jak też tam gdzieś grzebał e, w psach o, 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 dla początkujących. Kiedyś Martyna robi taki cykl o psach dla początkujących i ona tam pokazuje swojego, pracuje ze swoim psem z gończym chorwackim i on stracił dom. On stracił dom w wieku czterech miesięcy. Tak, ludzie go przywieźli z hodowli z Chorwacji. I on stracił dom już w wieku czterech miesięcy, gdy po prostu ludzi gryzł. No ale w kolejnym domu oni już go ogarnęli. Więc ja zawsze mówię, że pies jest w danym domu z jakiegoś powodu, nie? Dobra, teraz można go puścić bez linki? Tak, luz po prostu. jest w ogóle bez linki, chodzi po lesie, bez, w ogóle super syn jest. Po prostu jest super synem i, i to jest też to. Ja pamiętam, jak ja robiłam chyba pierwszy nastolatki, taki webinar właśnie o nastolatkach yy, i wtedy Neska była nastolatką. Yy, bo Neska ma teraz 3 lata, nie? Wtedy Neska była nastolatką i ja po prostu siedziałam i, nie wiem, kilka osób w tym samym wieku, te pieski i po prostu schichrane byłyśmy. Ja po prostu aż się popłakałam z tego wszystkiego. Yy. Problem jest teraz taki, że wszystkie dane yy, w dokstraście nawet jest taka, wiecie co? I ja nawet spróbuję to poszukać z dokstrastu z 2005 roku akurat mam takie wyniki i mamy najwięcej psów traci traci dom od 5 miesiąca do pierwszego roku życia. I jeszcze mam takie dane ze stanów piąty miesiąc do trzeciego roku życia. W dokstrasie też jakby widać, że oni tutaj też jeden, że jakby potem jakby druga grupa to jest rok do wiecie, trzeciego roku życia, nie? Rok do trzeciego roku życia, że tam tracą psy dom. No i powiem Wam, że faktycznie jest tak, że no gratuluję wszystkim, którzy przeżyli nastolatka. O, znaczy też gratuluję temu nastolatkowi. Naprawdę? Po jakim czasie zaczął chodzić bez linki? W trzecim roku? W trzecim, tak. No generalnie jest tak, że ja potem przy Neli, przy Florze, Nela była odwoływalna od sarny, nawet jeżeli goniła sarnę i po prostu było odwołanie i powrót. Ale teraz musicie pamiętać o tym, że jeżeli mamy psa z linii pracującej, to już tak prosto nie ma. I na przykład Neska nadal jest głównie na smyczy, na lince. Mamy trzy lata i sobie generalnie pracujemy nad tym. Ja ją puszczam w pewnych momentach, ale muszę bardzo pilnować pobudzenia. Bardzo muszę pilnować pobudzenia. Nie? No i oczywiście na pewno nie razem, otóż w ogóle z koleżankami, z kolegami na pewno nie. I bardzo ważne jest pobudzenie, nie? czyli no bryzulek akurat wiecie, no nie stracił domu, bo ja to ogarnęłam, ogarnęłam to jego zabijanie innych piesków, on jest teraz naprawdę całkiem przyjemnym psem. Nawet, prawda, ciocia Marta teraz raz nam powie, że naprawdę jest przyjemnym psem. W tej chwili też jak potrzebujemy psa, który ma jajka i potrzebujemy... Pokazać suce, że psy nie interesują się. Nie wszystkie psy interesują się suką w taki sposób bardzo mocno, że tak nazwy, seksualny. To bryzulka jest po prostu idealny. Bo on robi cześć, cześć i po prostu idzie sobie dalej, bo on ma swoje zainteresowania nadal. Ale jakieś nawet napisałam o tym, że ja po prostu zaczęłam go akceptować. Zaczęłam go akceptować takim, jakim jest, a nie takim, wiecie, jaki ja sobie gdzieś tam w głowie uwaliłam, że on taki będzie. No, i jak tylko faktycznie ja mu odpuściłam to, że no w sumie synek, ja bym chciała, żebyś ty super najlepiej na świecie po prostu tropił i tak dalej, i tak dalej, to jak mu to wszystko podpuszczałam, to spoko syn. Ja jeszcze nie przeżyłam. To dobrze. <laughs> I, i, I mogę wam powiedzieć, że dzięki niemu jakby powstał też kurs o przywołaniu. Dzięki niemu powstał kurs o rezygnacji, dzięki niemu również powstała autokontrola, dlatego, bo nie można było go ani razu zastopować. Czyli tak samo kontrolowo to można sobie wziąć. No, tak, jakby, tak jak w samokontroli, nie można było go zatrzymać, bo po prostu wybuch taki, że hej i, no i tam sobie zawsze coś tam znalazł, żeby sobie to pogonić. No, i dzięki niemu faktycznie mamy autokontrolę. Czyli, jak ktoś już był u mnie na warsztatach, to wie, to, to jest dzięki temu bryzulce. A co? Zatem teraz zobaczcie te pytania, które mi się tutaj pojawiły. Na różowo zaznaczyłam te, które się pojawiły u problem, jako problemy u tych psów, które ten trzy tam wymieniłam. Ale wiecie, tak, by nawet trochę więcej mogłabym na temat tych psów gadać jakie zachowania wiążemy faktycznie z dorastaniem, nie? I teraz zobaczcie, tutaj wszyscy prawie mówili o jakichś ucieczkach, o tym, że pies nie myśli i tak dalej, i tak dalej, nie? Ta amnezja, bryzulka w ogóle, jako szczeniak, to on był wzorowym uczniem i on po prostu super podążał do czasu. Potem się troszeczkę zapomniało, nie? Potem kolejna rzecz. To normalne, że nagle mój samiec się stroi, puszy i tak dalej, nie? Ja nigdy wcześniej nie miałam samca, to jest mój pierwszy samiec i dla mnie to było dziwne, nie? To w pewnym momencie to sikanie w ogóle, że chodzimy od latarni do latarni, suczka to wychodziła i po prostu sikała. Yy, niektóre tak nie robią, ja, ja wiem, ja znam takie, ale generalnie on robił tak, że on chodził i tam potem w pewnym momencie chodził i broił yy, do tego stopnia, że chodził, sikał i warczał po prostu na wszystkich. I teraz ważna rzecz, to jest ten moment, kiedy psy tracą jajka. Yy, nie obcinaj pieskowi jajek, ponieważ one nie odrastają, no. chyba że figusia. O, Figusia, nasza Fibeczka też tak sika, tam stokrotka nasza też tak sika, no, dużo takich piesuczek znam, które sikają porządnie i wysoko. Dalej, czy ten mój nastolatek jest agresywny i czy mu przejdzie? No właśnie, teraz też popatrzmy na to, czy skąd to też idzie, czy to idzie gdzieś tam jakieś zapotrzebowanie rasowych, czy tam pies na przykład, nie wiem, swędzą go zęby, czy też na przykład nie ma ram takich położonych, nie? Albo na przykład dlaczego ten pies gryzie? Są takie psy, które jak będą głodne, to będą przychodziły, będą ci gryzły po rękach, nie? Jak on ma ci to powiedzieć? No i kiedyś był taki grzeczny, no i na przykład, nie wiem, zło po prostu nagle w tego pieska wstępuje. No, są takie pieseczki. No i potem tam krzyczą te pancia albo panowie, że Boże, gdzieś tam popełniłem błąd na pewno, a tyle, a tyle chodziłem, na przykład, nie wiem, do przedszkola, tyle go uczyłem i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobaczcie. Zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą u, u ludzi, jak i również u psów, będą bardzo podobne. I jak sobie popatrzycie na nastolatków, to tam też jest okres buntu, tam też jest okres braku mózgu, tam też jest okres takiego nieprzemyślenia. No, a potem już jest okej. Okay. Potem, no. Bo to już jest ok, o. Jak już mamy 20 ileś lat, to już jest okej, okay, nie? Teraz zobaczcie to samo. 13 ogarnia emocje, no na przykład Bryza nie ogarniał emocji. On całkowicie nie ogarniał emocji. On dzisiaj jest w stanie na przykład popatrzeć na jakiś tam rudel, saren i po prostu patrzeć, odwrócić się i zapytać się, czy idziemy w to, czy nie. Ale to dzisiaj jest. Wcześniej by tak nie było, ale dodatkowo no nie byłoby na tyle, że byłoby bardzo głośno. I on po prostu by mnie tam, no tak. tak. Są takie psy, które na przykład jeszcze Wam przekierują i ugryzą Was, nie? On akurat nie. Yy, dobra. Yy, potem bardzo często ludzie też pytają o to, w jaki sposób, jakby te psy też uczyć i czego uczyć. I od razu Wam sprzedam taki, takiego lifehacka z takim nastolatkiem. Normalnie pracować, tylko po prostu skrócić sesję, nie? Normalnie macie pracować. No, i potem oczywiście zobaczcie, co tam się dzieje, nie? Ten kortyzol, testosteron. Wszyscy mówią, że mają kastrować, kastrować. A ja mówię, że kastrować to możemy wtedy, kiedy faktycznie są jakieś takie rzeczy zdrowotne, nie? No, no i dobra. To nawet z tymi starszymi nastolatkami dacie radę.